na 89,8 FM, jak w każdy czwartek po 22. Witają serdecznie Marcin Furmański i Krzysztof Janoś. Dobrze, dobry mikrofon włączyłem, to jest pierwszy sukces i możemy jechać dalej. Słyszysz się? Słyszę się, słyszę Dobra. Ciebie. Tu jest taki guzik, jak się go naciska, to cię słychać, a jak się go wyciska, to cię nie słychać. Nie wiadomo, jak to jest zrobione. No to pilno, żeby był właściwie wciśnięty. Słuchajcie, zaczynamy kolejne nasze spotkanie w misji na Marsa. Wyjątkowo dzisiaj będziemy kontynuować myśl, którą zaczęliśmy w poprzednim tygodniu. To nam się rzadko zdarza, bo czasami wątki są rwane. A teraz będziemy wyjątkowo konsekwentni. Dlaczego? O tym Marcin Furmański, który nie wie, że zadam to pytanie. Absolutnie zaskoczony, tłumaczy. W ubiegłym tygodniu było pierwsze nasze spotkanie dotyczące seksualności mężczyzn. W ogóle, prawda? W ogóle, tak. Otworzyliśmy się. Zwierzyliśmy się, Krzysiek, tak. Pamiętasz? Ja pamiętam, ty się zwierzałeś, ja słuchałem. No tak. Mhm. I w związku z tym, że ten nasz temat pozostał w nas przez kilka dni i natrafiliśmy po drodze na osobę, którą postanowiliśmy się spotkać, dowiedzieliśmy się dużo jej działalności, zresztą za chwileczkę wam przedstawimy. Poczytaliśmy i pomyśleliśmy sobie, że temat trzeba kontynuować, no i wziąć się z bykiem za rogi, czyli za edukację, a najlepiej przećwiczyć to na sobie. Będziemy rozmawiać o edukacji seksualnej, będziemy się zastanawiać, czy jest jakiś taki wiek albo okres w życiu mężczyzny, że na nią jest już za późno i co ona zmienia, jeżeli jest podana we właściwej formie i we właściwym czasie. To jakieś tak gdzieś koło tego, dobrze powiedziałem? Dokładnie. No to teraz już zagramy tak zwany utwór muzyczny i za chwilę parę wracamy do was. Jeszcze sami, ale nasz gość... Już jest, już czeka. Już jest i czeka. I jeszcze nie wie, co się będzie działo. I to jest fajne. No już prawie 8 minut po 22 na 89,8 FM. Misja na Marsa. Marcin Furmański, Krzysztof Janoś i jedziemy dalej. Dzisiaj będziemy kontynuować nasz temat sprzed tygodnia. Edukować się będziemy seksualnie. Sami będziemy się edukować, ale nie my będziemy edukować naszych słuchaczy, bo to będzie robiła nasza gościni. Czy ja dobrze powiedziałem? Dobrze powiedziałeś. Ja widzę, że nasza gościni ma już przygotowane jakieś, wiesz, nie powiem, że gadżety, ale materiały edukacyjne. O tym za chwilę. Najpierw sprawdźmy, jak jest, czyli jaki jest ten stan wiedzy o seksualności człowieka, o seksie. Jesteś gotowy? Jestem gotów, dawaj. Liczby. 75% Polaków chce lekcji obowiązkowych o życiu intymnym i antykoncepcji. Dla 55% głównym źródłem wiedzy są rówieśnicy, przyjaciele, znajomi. Dla 44% internet, 35% czerpie wiedzę od swoich nauczycieli. Tu chodzi o młodzież, ale połowa z nich uważa, że ta wiedza z takich specjalnych zajęć, jak wiedza o życiu, tak? wiedza o życiu, przysposobienie do życia w rodzinie, to kiedyś tak było. Że to jest niewystarczająca wiedza. Trzeci człowiek edukuje się na czasopismach. No i takie są badania CBOS-u z kwietnia zeszłego roku. Szokuje cię, czy to cię nie szokuje, że po prostu tak stąd czerpiemy wiedzę? Tam a ty skąd czerpałeś wiedzę na przykład? Takie pytanie. Za moich czasów. Tak się otwieramy. Tak, zawsze naciągasz mnie na zwierzenia, Krzysiek, i to jest niebezpieczne w tej audycji. Za moich czasów nie było internetu, w sensie tak dostępnego, kiedy się edukowałem. No tak, to prawda. No, jedynym źródłem wiedzy byli koledzy. Mhm. I no okej, filmy z zachodniej, wiesz, granicy przywożone przez statek. Z niemieckim dubbingiem. Z niemieckim dubbingiem. Jeżeli chodzi o zwierzenia, to ja teraz mogę sobie pozwolić na jedno, ponieważ ja miałem kiedyś taką długą, dla mnie jednak dość, tato nie słuchaj, nieprzyjemną rozmowę z moim ojcem, jak kiedyś wracaliśmy z wakacji i sami jechaliśmy z nadmorza, nie pamiętam dlaczego, ale tak jakoś rodzina się porozjeżdżała i jechaliśmy z 8 godzin. No bo to był taki stary samochód, wiadomo, stare nadmorze czasy. Było wtedy dalej, tak. Wtedy było dalej, rozmowa była długa, tak. I stąd czerpałem. No to brawo i gratulacje, bo chyba wiesz, rzadka sytuacja, że... Jednak tak. No?
jednak dość rzadka. Współcześnie tam było dużo tego internetu, dużo było tego, że jest ta, tak, że jest potrzeba. I ja się przyjrzałem tym podstawie programowej tego przedmiotu, o którym wspominałeś, i tam było sporo zarzutów wobec tego, że on powiela pewne stereotypy, że uczy pewnych rzeczy, które są w takim codziennym, współczesnym świecie nieprzystające, albo gdzieś tam no, pielęgnuje rzeczy, które niekoniecznie byśmy chcieli dzisiaj na tym poziomie świadomości seksualnej, żeby, nie wiem, nasza młodzież znała i wiedziała. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o najazd na temat dzisiejszej, takie krótkie wprowadzenie. A już za chwilę. Krzysiek, powiedz jeszcze raz. A już za chwilę. Naszym gościem będzie, a to powiemy wam za chwilę. W każdym razie będzie spotkanie z kimś, kto zajmuje się również edukacją seksualną dla dorosłych. Chyba możemy wam coś powiedzieć trochę o radiowej kuchni. Przed chwilą odwiedził nas szef muzyczny tego znakomitego radia i powiedział, że dobrze puszczamy dżingle, że nie zrobiliśmy żadnej krzywdy. I dobrze puszczamy muzykę, którą nam ułożył. I że dobrze. Dziękujemy ci, Bartysiu, za taką smaczną muzykę. Naprawdę ona jest bardzo fajna. I w temacie. I w temacie. A teraz powitamy naszego gościa specjalnego, Woka Ilnicka, redaktorka portalu Seksualność Kobiet, albo też www.seksualność-kobiet.pl i edukatorka seksualna również. W jednej osobie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. A czy tobie smakowały te hity, które przygotował nam Bartyś, czy... Tak? Bardzo lubię to, co Bartyś przygotuje. No tak. Smakowite to jest taki zawsze. To ma dobrze, nie? No. W sensie, co przygotuje, to ludzie lubią. No co? No dobrze, ale my nie o muzyce, Woka, z tobą, tak? My będziemy trochę trudniejsi niż Piotr, ponieważ będziemy mieli dla ciebie trudne pytania i będzie w ogóle zawile strasznie i wpuścimy cię w gąszcz takich trudnych tutaj sytuacji. Chociaż ty pewnie nam się odwdzięczysz tym samym, na co liczymy. Słyszałeś ten wątek o badaniach i ty zajmujesz się tą edukacją seksualną albo czymś wokół tego tematu, bo to jakoś do końca doprecyzowane nie jest, ale tak na początek ogólnie, jak ty oceniasz stan edukacji seksualnej w Polsce, nas, mężczyzn. Oh. Chodzi o mężczyzn. O mężczyzn. Takich już dorosłych, nie mówmy o dzieciach, chłopcach, o mężczyźni, faceci. Ja nie chcę tego oceniać. Nie, no proszę cię. No. Gość nam się ślizga. Nie można tak. Spróbujmy. Jak to widzisz? Jakie masz doświadczenie? Jak to jest z tym, wiesz, do ciebie przychodzą ludzie na warsztaty, tak? Przychodzą mężczyźni, przychodzą kobiety, czy większość kobiet, czy mężczyzn, jak to jest? To zależy. Dużo jest mężczyzn. Dużo. A dużo co jest więcej? Czy dużo to jest tak jakoś stało? Czy widzisz jakąś zmianę, dynamikę tego? Wiesz co, w ogóle dla mężczyzn robię niedługo zajęcia, więc trudno mi powiedzieć, jak to wygląda na przestrzeni ostatnich 10 lat. Okay. Ale mężczyzn jest dużo. Przychodzą. Powiemy ci, z czym chcemy to zestawić, bo rozmawialiśmy na przykład o psychoterapii, o zainteresowaniu samorozwojem albo rozwojem w takich dziedzinach jak na przykład komunikacja i zawsze nam wychodziło z rozmowy, bo Marcin też się tym zajmuje, albo z rozmowy z ekspertami, że bardziej tym zainteresowane są kobiety, żeby się rozwijać, żeby lepiej się komunikować i może też po prostu kobiety bardziej zainteresowane są tym, żeby poprawiać jakość swojego życia, również jeżeli chodzi o seksualność, tak? Myślę, że taka kobiety... Teza, wiesz. Że kobiety są przyuczone do tego, że one mają w zakresie swoich obowiązków troszczenie się o związek, o rodzinę, o seks. Że to jest, wiecie, taki wymóg, że trzeba być taką super laską, która wie, jak zrobić laskę i po prostu będzie podsycać ten ogień namiętności. A czy od mężczyzn wymagamy tego samego? Żeby troszczyli się o związek, żeby wkładali bardzo dużo w związek. No nie, mężczyzna ma zainicjować to jakby poznanie, a potem to już sobie właśnie poleci wszystko, nie? Mów tak, na nas też spoczywa spory ciężar jednak. Myślę, że ciężarów jest dużo, ale nie wydaje mi się, żeby mężczyźnie, wiecie, od momentu, kiedy jest chłopcem, mówiono, ty jesteś strażnikiem domowego ogniska, ty musisz... No nie, tak to nie, oczywiście, no nie, no właśnie. A można powiedzieć, że to, co się dzieje w łóżku, jest jakąś częścią tego, jak wygląda związek, jak wygląda życie w domu. I to się przydziela, tak jak, nie wiem, zmywanie, sprzątanie kobietom. Dbanie o to, po prostu.
No tak. Jak ty to widzisz? No mi to wszystko pięknie rezonuje i jakby zgoda pełna. A powiedz, bo... Ale trochę zostaliśmy tutaj zepchnięci do defensywy. Nie wiem, czy powinniśmy się bronić w imieniu mężczyzn, czy nie czujemy takiej? Nie czujemy. Nie ma potrzeby bronić, bo dowiedzmy się w takim razie bliżej, no bo okej, to z jednej strony mówisz o tych przygotowaniu na poziomie do rodziny, o tych stereotypach, o tym wszystkim, co nas wrzucili, tak, nasi rodzice, wychowanie, no ale jest taki moment, że no dorośliśmy jako mężczyźni, tych mężczyzn coraz więcej jest, nazywamy ich świadomymi, takich, którzy wiedzą, co się wokół nich dzieje i tak dalej. I pytanie jest takie, na ile brak tej edukacji wczesnej w zakresie seksualności, to jest tak, że to potem produkuje tych nieświadomych, takich, wiesz, lekka w cudzysłowie upośledzonych w tym zakresie mężczyzn. Tych nastawionych na branie, tak? Tych nastawionych na to, że to właśnie kobieta, dziewczyna, partnerka ma dbać o to, żeby było fajnie w tym obszarze. Myślę, że jesteśmy wychowywani w podobny sposób. Pomijając tam stereotypy genderowe, to jednak, kiedy nie dostajesz od dziecka, i nieważne, czy jesteś dziewczyną, czy chłopakiem, takiej informacji, że seksualność jest w porządku, twoje reakcje są w porządku, to, że coś czujesz, że jest w twoim ciele jakaś energia, pożądanie, podniecenie jest w porządku, to bardzo mocno wpływa na to, jak się będziesz później zachowywać. I tutaj kwestia płci nie ma takiej, jakby to nie jest takie istotne. Istotne jest to, mówiliście też wcześniej o edukacji w szkołach. Dlaczego ludzie jej chcą, a dlaczego jej nie ma? Bo seksualność jest trochę takim tematem wykluczonym. No tak, poza ciągle tym ciągle też polityka odgrywa olbrzymie znaczenie, jeżeli chodzi o to, jaka jest edukacja, prawda? I to, a nas się polityka miesza niebezpiecznie z religią i to też pewnie ma związek. Wszystko taki miks. No ale myślę, że Polska nie jest wyjątkowa, tylko to jest po prostu taka ogólna tendencja, która jest w ludziach i w różnych religiach. Wszystkie religie ograniczają seksualność. Nie ma takiej, która mówi, że możecie robić, co chcecie, tak jak czujecie, żeby tylko wszystko było dobrze, tak? I to nie chodzi tylko o katolicką religię. I kiedy po prostu nie dostajesz jako dziecko, teraz już są dzieci, które dostają, to jest cudowne, informacji, że masz prawo do tego, żeby być seksualną istotą, no to później uwewnętrzniasz to i też rzutujesz to na innych, nie pozwalasz innym na to, żeby coś czuli, przeżywali. Słuchajcie, do rozmowy pozwólcie, że wrócimy no dosłownie za chwil parę. Pełna zgoda, tak? Możemy? Czekamy. Jakiś music. Ram. Kontynuujemy nasz lot, jest z nami Woka Jennicka. Przed przerwą mówiliśmy sobie o seksualności na takim poziomie ogólnym, a pewnie trudno i ciężko w całym tym kontekście polityczno-społeczno-wychowawczo-religijnym. To zostawmy to na chwilę, a może w ogóle już. I zejdźmy na ziemię. A na ziemi najbliżej nas jest nas to, co robimy. Woka, ty zajmujesz się prowadzeniem warsztatów z seksualności dla kobiet, dla mężczyzn. Gdybyś mogła nam opowiedzieć, na czym to polega, co to takiego jest. Tak, opowiedz o tym, co robisz przez 5 tygodni, 30 sekund. Nie, 3 minuty spokojnie. No. Wiecie co, bardzo ważną częścią jest po prostu uświadomienie sobie tego, że mogę być osobą seksualną i że to, co robię, to, co czuję, jest co w porządku. Znaczy?└└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 └││];└││││            ││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 └└└││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 └└└└└└└└└└└└└└└└└└└││============││└==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 
patrzę i ty mi się podobasz, to ja się mogę tym podniecić, tak? Albo ciebie pożądać. Krzyś się czerwieni. Taki głos. Nie, ja taki jestem, mam wysokie ciśnienie, jestem już starszym panem i po prostu dlatego. Ale można o tym powiedzieć i jest okej. Okay. Znaczy, nawet można nie trzeba, tak? Wiesz, nawet nie trzeba o tym mówić. Wystarczy to czuć, zauważać i nie karcić się za to ale w głowie. Ale powiedziałaś to tak, jakby po prostu ludzie cały czas się katowali tym, że to jest coś nie tak, jak tak czują. Wiesz co, są ludzie, którzy się tym katują, bo na przykład mają męża i dzieci. Aha, w tym sensie. Tak, no, tak? Ale na przykład są też osoby, które w ogóle tego nie zauważają. Myślę, że mężczyznom łatwiej jest zauważyć, że są podnieceni, bo na przykład mają erekcję, tak? I to jest takie dość, chyba coś się wydarzyło, sygnał. Tak? Ale jeżeli są osoby odcięte, kobiety niektóre mogą być odcięte, no to mogą w ogóle nie zauważyć tego, że coś się podnieca i nie wiedzą, co się dzieje.
Okay. Można pomylić wtedy na przykład pożądanie z miłością. I to już kłopoty gotowe. No dobrze, i ci ludzie trafiają do ciebie na PSZ. Właśnie, jak to teraz naprostować, żeby nikomu się nic nie myliło i żeby nie był odcięty? Znaczy, chcesz powiedzieć, że po prostu znowu podajesz tym ludziom ten seksualny prąd? Nie, nie podaję żadnego prądu. My to robimy to taka w sposób... przenośnia była chybiona trochę, no. W sposób, wiecie, delikatny, bo myślę, że to, co jest istotne, kiedy pracuje się z seksualnością, to dać sobie pozwolenie na to, jaki jestem. I nieważne, jaki jestem, tylko mogę taki być, mogę taka być. Czyli jeżeli zauważam, że tu mam blokadę, tu mam zahamowanie, tam, nie wiem, coś mi nie łączy, nie styka, czegoś nie zauważam, to nie biczować się w głowie, tylko powiedzieć sobie, okej, wspaniale, że to zauważyłam. Mhm. I to jest ten pierwszy krok. I wtedy, kiedy robisz to, jakby akceptując co krok, to, co odkrywasz o sobie, to, co czujesz, żaden prąd już nie będzie potrzebny. No dobra, ale jak mieliśmy wejść w ten szczegół, to jak to robisz? Powiedz. Oczywiście nie zdradzając wszelkich swoich tajemnic. Zaraz to zrobimy pewnie. Wiecie co, to nie jest tak, że ja to robię. To... No to ja wiem, no to pewnie trochę tak jak na terapii, że to robią ci, którzy z tobą nad tym pracują, tak? Ludzie sami sobie to robią, tylko dzieje muszą się to sobie pogadać. Dla ludzi, którzy mają takie pragnienie, żeby się zadziało. No nie wiem, no są bardzo różne praktyki, jak zaakceptować swoje ciało. Na przykład możesz stać przed lustrem w swoim domu nago i patrzeć na wszystkie części swojego ciała, powtarzać sobie, że siebie kochasz i akceptujesz. Okej. To do wykonania takie ćwiczenie. Spróbujcie, ale to po programie dopiero. Na razie nie odchodźcie od radioodbiorników. I wybierz tą część ciała, która najbardziej cię irytuje, zawstydza, drażni. I bądź z tym. Czyli jednym też z elementów tej świadomości seksualności naszej jest też świadomość własnego ciała, tak? Zgoda na to, że tacy jesteśmy, jacy jesteśmy po prostu, tak? Tak, no to jest podstawa. Poprzez ciało czujesz, poprzez ciało dotykasz, poprzez ciało dajesz przyjemność. No możesz to też robić słowami, okej? Okay? Albo przez telefon, ale czujesz seksualność w swoim ciele, czujesz podniecenie w swoim ciele. No a propos tego, tego dotyku, myślę, że tutaj ważnej też kwestii dotknęliśmy, która związana jest z kulturą, popkulturą, która cały czas bije w nas obrazami kobiet idealnych, mężczyzn idealnych. I tutaj gdzieś chyba to odcięcie jest bardzo poważne, tak? I ten stosunek do swojego ciała taki, o Boże, to nam źle robi, ewidentnie. Można się jakoś od tego odciąć, czy to stanie przed lustrem tutaj pomoże, jak z każdego afisza i okładki po prostu atakują cię ludzie doskonali? Pomoże. Jeśli przy okazji przestaniesz na przykład przeglądać magazyny pełne wyfotoshopowanych osób, jeśli zaczniesz chodzić tam, gdzie widzisz prawdziwych ludzi, do sauny, na basen, na plażę, najlepiej nudystów, jeśli jesteś ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, autentyczny, szczery, wiesz, jeżeli ty jesteś ze swoją partnerką, partnerem, przyjaciółmi nago i nikt ci nie mówi, ale masz brzuch, ale masz coś tam, to się po prostu zaczynasz czuć w ten sposób, że możesz być nagi, możesz być autentyczny i to jest okej dla wszystkich. Kiedyś mówiliśmy, pamiętasz, Krzysiek, kiedyś mówiliśmy o tych maskach, które zakładamy. Ja mam takie poczucie z tego, co mówisz, że w tym obszarze seksualności to też jest sporo masek, które ludzie pozakładali albo które nam ktoś ponakładał. I chyba te twoje warsztaty też polegają na tym, żeby te maski powoli gdzieś tam na bok poodkładać, co? Bardzo dobre wrażenie. No to skoro jesteśmy przy tym, że to bardzo dobre wrażenie i że nam się udało do czegoś dojść, to pora na Barry White'a. Co wy na to? O. Dochodźmy. Thank you.
odsłuchałem. Gościu, nasz kochany gościu, bo już jesteśmy Marcin na antenie, to musisz uważać tutaj. Mówiłem ci, jak się naciska, to się... Tak. Jak się świeci, to tak. Gościu nasz, drogi gościu, proszę powiedzieć, czego my słuchamy, bo to twoje życzenie było. Ekstazy. Ekstazy i... Perukła. To jest kawałek, jak to określiłaś, orgazmiczny. Bardzo. Bardzo orgazmiczny, gorąco polecamy po prostu. Wokalista jeszcze raz użyła słowa orgazmicznego, mówiąc o jodze orgazmicznej, ale to pewnie później ci jeszcze o to zapytamy. Bo... Będzie we Wrocławiu taka joga. Dla mężczyzn też. O. Dobrze, no to będziemy oczywiście organizujemy grupowe wyjście z misji na Marsa. Pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, no właśnie, dobrze, żeby powiedziałeś, misja na Marsa ma też adres swój misyjny, misja@radioram.pl. Piszcie do nas... na każdy z możliwych tematów. Jesteśmy gotowi przyjąć każdą krytykę i każde słowo oczywiście. Otuchy, pochwały. Chociaż to się zdarza rzadziej, ale po prostu... Dopajaszamy się, Krzysztof. Tak, tak. No, słuchajcie, schodzimy z poziomu ogółu, idziemy do szczegółu. Jesteśmy na warsztatach świadomości seksualnej. Trafiliśmy z Krzysztofem na takie warsztaty, zapraszamy was wszystkich. Zajęcia prowadzi Woka Jelnicka. I my się poddajemy teraz. My się teraz oddajemy. Może być, tak? Pani tak, trener. Może być. Wiecie co, no na początek to my mamy taką zasadę, że omawiamy zasady, tak? I na przykład wszyscy chcą anonimowości. Zasada czterech ścian, wszystkie te rzeczy. Tak. A wy teraz chcecie tak na antenie się otwierać? Spróbujmy, no nie wiem co każe z tym robić, ale no... Zobaczmy co się będzie działo. Jak nam się włączy jakieś autocenzura, to będziemy tu machać. Spróbujmy. No, nie, naprawdę, no. Po to tu jesteśmy. Misja na Marsa, to nikt nie mówił, że będzie łatwo to i nikt jeszcze działalność. Nigdzie nie doleciał lecąc na Marsa, więc to nie jest powiedziane, że my gdzieś dolecimy. Okej, to ja teraz otwieram moje złote pudełeczko. I teraz żałujcie, że to nie jest telewizja. Żałujcie. I daję wam tutaj dzieło sztuki. Co nie widzicie, powiedzcie? No... Mi się to kojarzy z... Mhm. Krzysztof, ty się wyjaś. Ja bym powiedział, zostanę oskarżony teraz o to, że jestem dzieciakiem, ale powiedziałbym, że to jest muszelka, no po prostu, tak? A ja będę miał skojarzenie z takie wprost i powiem, że to jest ładny widok na kobiece kształty z tyłu. Słuchajcie, to jest łychtaczka. W wymiarze 1:1. No więc właśnie. Mhm. Tak, niekoniecznie z tyłu. No i teraz... Też ile... z tyłu właśnie. No Marcin. Ja tak to trzymałem, to się tak ułożyło, przepraszam. Okej. Okay. Teraz czasami jak mężczyźni widzą coś takiego, to mówią, no dobrze, ale gdzie ta łechtaczka jest? Mhm. Cała, tak? Tego nie widzimy. Ja jak tutaj... wyjęłaś z pudełeczka, to zupełnie inaczej wygląda. Teraz jest, tak, teraz jest dla ciebie normalnie. A jak zrobię tak, czyli zamknę 95% w dłoni, to zaczynam przypominać łechtaczkę. No tak. No. Tak, tak. Ale w tamtej poprzednim wersji, to, czyli ona jest cała, to jest taka właśnie. No nie, tutaj jeszcze brakuje paru elementów, aczkolwiek, no wiecie, tylko tyle widzimy w realu, tak? Mhm. Czyli jakby, nie wiem, 5%. No dobrze, ale chyba nie jest aż tak źle, żebyśmy nie wiedzieli, gdzie jest i jak wygląda łechtaczka. No, może jesteście bardzo wyedukowani. Ja widzę na przykład na portalu, po jakich hasłach ludzie wchodzą i też sprawdzam, co wyrzuca Google na przykład, gdzie jest łechtaczka albo co jest łechtaczka. Ja kiedyś to bardzo dokładnie czytałam. Okej, no tak. Słuchajcie, naprawdę, pierwsze 10 wyszukiwań, tak? Pierwsze 10 wyników prowadzi was do jakichś po prostu cudów, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Okej, okay. No ale to daliśmy radę generalnie, bo jakby... No to idźmy dalej. Muszelka jest takim poetyckim synonimem, rozumiem, że się gdzieś spotkaliśmy, czy nie? No dobra. Może Krzysiek chce dostać piątkę. Dobra. Chujo. Ananiasz, dajcie mi piątkę. No dobrze. No dobrze. To idziemy dalej. Idźmy co dalej. Się dzieje dalej? Słuchajcie, no generalnie niekoniecznie robię takie rzeczy. Najważniejsze to jest stworzyć atmosferę takiego luzu, bezpieczeństwa. Mm-hmm. To jest podstawa i potem można mówić o wszystkim. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. No tak. A powiedz, jakie są wyrażenia uczestników tych warsztatów? Jak dowiadują się o tych, że tylko to 5%, co dalej z tym? Nie wiem, oni pytają o technikalia, czy potem jest jakiś, wiesz... Wiesz co, technikalia można przeczytać w książkach, zobaczyć w internecie, jak się dobrze szuka i tak dalej. Ostatni powiedział mi... O jak cudownie, że to zobaczyłem. Ja nie wiedziałem, że łechtaczka jest taka ogromna. Mhm. Tak, teraz jakby, no wiecie, poziom wiedzy zmienia
to jak się odnajdujesz w rzeczywistości, jeżeli coś wiesz, no to nie musisz szukać po masku, tak? A tak się często szuka łechtaczki. I nie wszystkie kobiety powiedzą, słuchaj, musisz bardziej tutaj w górę, w prawo, w lewo, lewiej, tak? Prawiej, jak mówią na żeglach. Nie, to nie ten. No dobrze, to uczestnicy oswoili się z widokiem, tak? I odkryli widok łechtaczki. Teraz się oswajają z nim dalej. Właśnie, bo ja chciałem sobie teraz zapytać, mamy ciało, a co z duchem w ogóle? Duch tam w ogóle jest na tych warsztatach? No rozumiem, że to jest jedno z drugim tak po prostu splecione, jak wiesz, jak kochankowie, że tak powiem. Tak jest prostu splecione, no, no. Bardzo dużo to jest... To jak tego ducha tam po prostu... Tchnąć warsztat ducha. Dopieszczasz na tym warsztacie. To, co robimy, jest właśnie w takiej atmosferze bezpieczeństwa. To bardzo dopieszcza ducha, to, że można sobie na przykład pozwolić na emocje, bez względu na to, jakie masz. Nie? Że możesz poczuć różne rzeczy, że na przykład możesz poczuć żal, że ktoś czegoś nie powiedział, albo ktoś ci, nie wiem, coś przykrego zrobił. To naprawdę dopieszcza ducha. I to przyzwolenie na to, że seksualność jest okej, że pożądanie jest okej. Ja przypominam sobie, tak jak dzisiaj mówiłem, ja widziałem fragment twojego wywiadu w telewizji, powiedziałeś, że rozmowa o seksualności jest w dobrym tonie, to tak jak słuchanie Ramu, to sobie powtórzę to, ale to też wynika z tego, że na tych warsztatach jest taka atmosfera dbania o tego ducha i mówienie o seksualności jest w dobrym tonie po prostu i ludzie się dzięki temu łatwiej. No myślę, że na antenie Radia Ram jest w bardzo dobrym tonie, natomiast tak w ogóle to mi się wydaje, że mówienie o seksualności właśnie nie jest w dobrym tonie. Jest a to powinno bardzo... być, tak? Ja nie mówię, co powinno być, ale że to jest krępujące, szokujące, ktoś chce się, wiecie, poradzić, zwierzyć i na przykład słyszy, że jesteś spaczony, jak możesz poruszać ten temat, to jest obrzydliwe, to jest straszne, a idź stąd, jesteś, nie wiem, perwersyjny czy perwersyjna. Okej, to padło na naszej antenie wielokrotnie słowo łechtaczka, robimy przerwę, bo pewnie zajmiemy się po przerwie kolejnym trudnym słowem, a jakim to poczekajcie, to się dowiecie. Ram. Na 89,8 FM, misja na Marsa, lot, pamiętasz który? 11? 10-11, kto by liczył, ale dzisiaj lecimy w towarzystwie Woki i kiedy wysłuchaliście muzyki... My odrabialiśmy zadanie, było takie, że żeby podać synonimy na penisa. I na... Tak, na penisa, zaczęliśmy od penisa. Zaczęliśmy od penisa, nie mieliśmy dużo czasu. Panie profesor, co dalej? No mamy je i co? Spójrzcie na te kartki. Spojrzeliśmy. I teraz? Tylko nie każ nam wszystkiego czytać, bo po prostu to może być nasz ostatni program. To będzie nasz ostatni lot. Ale powiedzcie, co czujecie, kiedy macie te słowa przed oczami. Ja mam taką... A, co czuję? Nie, co myślę, co czuję. Nie, ja dobrze się czuję. Ja się czuję rozbawiony. Mnie rozbawiła i ilość. Mam poczucie, że jeszcze język jest tak bogaty, że znalazłbym więcej. Ale z drugiej strony mam taką w sobie jeszcze nie do końca nazwaną emocję, ale że męskich mam więcej niż żeńskich. Właśnie, dokładnie tak, bo ja mam męskich około 12, a żeńskich mam 4. I jeżeli pytasz jeszcze co czuję, to jakiś sentyment się we mnie obudził, bo zacząłem w ogóle od takich... Krzysztof się zwierzy, to jest... Przezwisk jakby dla mnie osobistych bardzo. Czyli że był tak nazywany po prostu, rozumiesz? Rozumiem. Czyli tak, tak. Czyli te nasze uczucia są... To jest jak, jesteśmy... Właśnie. No mamy to. Jaka jest diagnoza? Wiedziałem, że się oburzy teraz, bo pewnie nie o diagnozę chodzi, ale dajmy powiedzieć w oce. No zobaczcie, różne osoby mają różne emocje. Wyobraźcie sobie, że tutaj są kobiety i największe słowo to będzie pizda. Tak? Jakby wiecie, i to w sensie jest... najbardziej takie bezpośrednio, czy jakieś takie, nie wiem, największe na pierwszym miejscu. W takim sensie, że na przykład to, co zobaczy większość kobiet, na przykład na liście na kobiece genitalia, zobaczy to słowo, na które używa. Zobaczy to słowo. I teraz za wieloma słowami stoją takie haczyki, tak? I one z siebie coś wyciągają. No i tak. Wyobraź sobie na przykład, że trudno, jakby... Moim zdaniem trudno jest się cieszyć swoim ciałem, seksualnością, seksem i tak dalej, jeżeli różne, języku. Wiecie, jeżeli różne słowa... Bo to słowa, jest nacechowane negatywnie.
Dla niektórych tak, dla niektórych nie. Nie, no jest, bo język jest bardzo ważny, tak? Komunikacja jest ważna. Jeżeli w komunikacji używasz tego słowa, żeby kogoś obrazić, to trudno sobie wyobrazić też, że patrząc na tą kartkę z tymi synonimami, widząc to słowo, które powiedziałeś przed chwilą, ktoś czuje w ogóle radość, nie? Że ma to właśnie. Tego słowa już nie użyjemy. Zamiast muszelka albo brzoskwinka albo cokolwiek innego, co kojarzy się zupełnie inaczej. I co to nam mówi o tym, że to jest na przykład na pierwszym miejscu, tak jak powiedziałaś, że co? Że nie lubią swojego ciała? Moim zdaniem to słowo pokazuje, że szacunek dla seksualności jest zerowy. No tak, bo to jest coś złego, to jest w ogóle jakieś takie fuj. Nazwij to w okropny sposób, a odechce ci się w ogóle mieć z tym kontakt. Aha. Ja tak się czyli boję, to, że ja tak pieszczotliwie, ja w ogóle przez... to ja pieszczotliwie nazwałem wszystko w sumie. A ty? Ja też, ale ja mam taki wątek kulinarny w tym wszystkim. Bo ewidentnie on występuje. Nie no, oczywiście no. Tak jest. No dobrze, to kontynuujemy to do nasze poszukiwania. Chyba odetchniemy po ilości skojarzeń muzycznych. Krzysztof, odpocznijmy. No i wracamy do was za chwilę. A to już powoli będziemy się żegnać, bo zbliża się 23. O, jak ten czas pędzi. No właśnie. Ale to będziemy jeszcze wracać do spotkania. Muzyka. Z Woką. I zdecydujesz się do nas jeszcze przyjść kiedyś. Tak? Czy, bo tego nie widać, jak tak mrugnęłaś. Może tak. Tego nie słychać w radiu, jak mrugasz. Tak. RAM. A mam wrażenie, że nie domknęliśmy jeszcze tego tematu do końca, bo ja mam na początku tej swojej listy takie przezwiska. A powiem ci, tak. No powiem powiedz mi. Król i Panopek, takie były przezwiska. A możesz też etymologię Panopka nam tutaj... Ja właśnie nie wiem, ale to po prostu dziewczyny, partnerki tak przezwały po prostu... Przyzwały go. Ciekawe z tej naszej... Też masz jakieś takie w ogóle tam wspomnienia, czy nie? Zostawmy moje wspomnienia. Ale z tego, co tutaj się pojawił ważny wątek, ja bym chciał to powiedzieć, że to jak my mówimy o seksualności, jakich słów używamy, jakiego języka w kontekście tej naszej seksualności, tak jak mówiłaś gdzieś tutaj, w jaki sposób mówimy też o sobie samym, o nas samych, tak? I to też jest jakby ważny element twoich warsztatów, tak? Nauka jakiegoś pewnie języka i też otwarty sposób mówienia o seksualności. Jakbyś mogła w oka ten nasz fragment tego ćwiczenia, tego naszego spotkania spuentować, bo my już powolutku ku końcowi dzisiaj. Niestety właśnie. Niestety. Kończy nam się paliwo kosmiczne. To jakieś ostatnie zdanie i przesłanie do naszych słuchaczy i dla nas tutaj. Okej, to krótka historia. No. Coś optymistycznego. Miałam warsztaty na Politechnice i została cała tablica nazw genitaliów. Bardzo pięknych nazw i też bardzo takich szokujących. Wyszła grupa, z którą miałam zajęcia, przyszli studenci z zarządu. I była cisza jak makiem zasiał, kiedy zobaczyli, co jest na tej tablicy, bo ja mam takie wrażenie, że nam trudno jest zauważyć to, w jaki sposób traktujemy seksualność, no bo to jest dziedzina naszych związków, miłości, jakichś duchowych tych przeżyć, a mówimy o tym często takim językiem, który zatrważa, jak zobaczysz to, tak, na jednej tablicy na twarz. I cię to uderzy. I cię to uderzy, to nagle... Możesz się obudzić i zobaczyć, jak traktujesz siebie, swoje części intymne też. Puentując, uważajcie na język, którym się posługujecie, bo to ważna sprawa, ważna rzecz. Woka, pięknie ci dziękujemy za odwiedzenie nas i rozmowę na temat seksualności. I ja również dziękuję. Jak ci się w ogóle z nami leciało, powiedz. Bardzo miło, natomiast warsztaty trwają trochę dłużej niż 15 minut i dzisiaj robiłam to pierwszy raz tylko z mężczyznami. No cóż. I to my to byliśmy. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Liczymy na kolejne spotkania, pięknie dziękujemy. My powoli kończymy, Krzysztof, prawda? Dziękujemy bardzo. Naszym gościem była Woka Ilnicka, edukatorka seksualna, która jest redaktorem również seksualności kobiet w internecie. I można się ze mną spotkać we Wrocławiu na warsztatach. Zapraszamy was serdecznie. A ta joga? Bo mieliśmy coś powiedzieć. Joga orgazmiczna 17 grudnia.
To już niebawem. Można się przygotować. No. Znaczy ja jeszcze nigdy, jeżeli chodzi o jogę, to nie byłem. To a nie można... ma wiele wspólnego z jogą, to jest połączenie medytacji z masturbacją. Zapraszamy. Zapraszamy. Aha, okej. Okay. No niektórzy... to jest mi bliższe. Niektórzy, Krzysztof, ciebie nazywają mistrzem jogi. Ciekawe dlaczego. Kończąc, dziękujemy pięknie. Ja jeszcze muszę, Krzysztof, jedną rzecz powiedzieć. Serdeczne pozdrowienia dla Damiana Szczygła, bo pojawił się na świecie. Witaj, stary. Cieszę się, że jesteśmy. Pozdrawianie dla taty i mamy. Dla taty. Pozdrawiamy, gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego i wychowujcie go w takim... W duchu otwartości. W duchu otwartości, żeby wszystko ładnie nazywał i żeby było pięknie. Żeby było pięknie. Dziękujemy. Spokojnej nocy, kochani. Dobranoc. Raz jeszcze dziękujemy. Gościni namiętnej. Nasze. Namiętnej. Niech będzie. Niech będzie. Dobra. Dzięki. A, my się nazywamy? Mówiliśmy, jak się nazywamy? Nazywamy się Krzysztof Janoś. I Marcin Furmański się nazywamy, a program nazywa się Misja na Marsa. Cześć. I jeszcze raz się nie udało.